Cześć, z tej strony Kuba Inkuba, witam Was w takim już trochę świątecznym nastroju, w końcu mamy 2 grudnia i jest to, słuchajcie, idealny czas na test chińskich gadżetów z Banguda. Dawno już nie było Banguda, przez cały listopad robiliśmy filmy z AliExpress oraz z Temu, więc cieszę się, że w końcu jakieś zestawienie z Banguda się tutaj pojawia. Na dziś mam dla Was kilka naprawdę ciekawych gadżetów, do których bez przedłużania od razu przechodzimy. Pierwszy gadżet kosztuje 113 zł i za taką cenę jesteście w stanie wyrwać go z kodem rabatowym ze strony łowcychin.pl, link oczywiście macie w opisie filmu. No i co to tak w zasadzie jest? Jest to, słuchajcie, mini dmuchawa z funkcją odkurzacza. Testowaliśmy na tym kanale już kilka mini dmuchaw, ale żadna z nich nie miała funkcji odkurzacza. Jestem ciekaw, jak to będzie działać, rozpakujmy to sobie. W zestawie wita nas oczywiście rozpałka do grilla. Tutaj będzie samo urządzenie. Tak się to prezentuje, taka standardowa dmuchawa. Nie jest ona ani bardzo duża, ani bardzo mała. Myślę, że rozmiar jest taki w miarę kompaktowy. Ale w pudełku mamy coś jeszcze, zobaczcie. Tutaj mamy dyszę z filtrem właśnie do odkurzania. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tutaj jeszcze jest końcówka ze szczoteczką, ona również służy do odkurzania. Tutaj mamy jakieś uszczelki i przejściówki. Mogą one się przydać na przykład przy pompowaniu materacy, czy innych tego typu rzeczy. Tutaj jest jeszcze taka przejściówka, ona pasuje akurat do wentyli na przykład kół do pływania, rękawków czy innych takich rzeczy. No i idąc dalej, tu jest kolejna jakaś przejściówka oraz kolejna rura do odkurzania albo do dmuchania. Idąc dalej, tutaj są jeszcze jakieś dodatkowe 3 przejścióweczki oraz taka dysza do dmuchania, ona przyda się do skondensowania powietrza i przedmuchiwania różnych na przykład sprzętów elektronicznych czy filtrów od odkurzaczy i tak dalej. Na koniec pudełka wyjmujemy jeszcze kabelek do ładowania na USB typu C, a także woreczek na nasze urządzenie oraz wszystkie przybory do niego. No i muszę przyznać, że zestaw naprawdę bardzo bogaty, bo tak jak możecie pamiętać na przykład test Drill Pro AMN Volt, to jest również podobna dmuchawka w podobnej cenie. Tam w zestawie nie było absolutnie nic. No a tutaj trochę tych końcówek i przejściówek mamy, więc to na pewno na duży plus. Dla porównania tutaj w prawym ręku trzymam dmuchawę Drill Pro, która również jest z Banguda i kosztuje bardzo podobnie, ponieważ 116 zł. Obydwie te dmuchawy mają podobny akumulator, w tej mamy 6000 mAh, w tej 5800. Drill Pro natomiast nie posiada wyświetlacza, który informuje nas na przykład o stanie naładowania akumulatora oraz o trybie, na którym pracuje urządzenie. Nie ma w zestawie tylu końcówek i nie ma funkcji odkurzania. Natomiast Drill Pro jest dmuchawą dużo mocniejszą, co za chwilę Wam pokażę w testach. Natomiast zostając jeszcze przy specyfikacji, to jeszcze jedną rzecz Wam chciałbym przekazać. Mianowicie Drill Pro wspiera Power Delivery i ładuje się z mocą do 15 W. Natomiast to urządzenie Power Delivery nie wspiera, chociaż ładuje się również w miarę szybko, ponieważ z mocą 10 W. Jak możecie pamiętać, wcześniej przy porównaniach dmuchaw używaliśmy urządzenia, które po prostu mierzy prędkość powietrza. Natomiast tym razem zmienimy nieco strategię i do porównania użyjemy zwykłej waki kuchennej. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić nacisk powietrza na wagę. No i test taki będzie o wiele bardziej miarodajny, bo przecież w urządzeniach zastosowano inne dysze o innej średnicy, no i mogą one bardziej rozpraszać powietrze lub mniej, przez co do takiego urządzenia też może dolatywać go więcej lub mniej. Przed rozpoczęciem testu oczywiście obydwa urządzenia naładowałem i starałem się je trzymać w mniej więcej tej samej odległości od wagi, no i okazało się, że nasz dzisiejszy zawodnik wyciąga maksymalnie 50 gramów, natomiast Drill Pro wyciąga 115 gramów. Także jest on naprawdę dużo, ale to dużo mocniejszy. Przetestowałem tutaj także dmuchawę X64 Mini ze sklepu Runvi, którą testowaliśmy jakiś czas temu. No i ona jest tutaj absolutnym liderem, ponieważ wyciąga ponad 900 gramów. Natomiast to urządzenie jest dużo droższe i nie ma go co porównywać do tych tańszych. No i to, że nasz dzisiejszy zawodnik jest dużo słabszy od AMN Volta, już wiemy. No ale on tutaj ma inne zalety, których AMN Volt nie ma. Oczywiście do odkurzania za chwilę przejdziemy, ale chciałbym tutaj pokazać Wam, że to urządzenie dodatkowo ma jeszcze latarkę. Ono ma tutaj jakieś różne tryby, może migać, wcisnąć na czerwono. Także z jednej strony to również może być przydatne. Natomiast z drugiej strony ta latarka jest w takim miejscu, że gdy trzymamy urządzenie w ten sposób, to całkowicie ją zasłaniamy. No ale uważając, gdzie kładziemy palce, to zawsze coś tam będzie można sobie przyświecić. Nie świeci to jasno, ale jednak jakieś źródło światła to jest. Tak jak powiedziałem, dmuchawa ta ma dużo końcówek i z powodzeniem może być ona używana na przykład właśnie do odkurzania czy pompowania różnych rzeczy, a także rozpompowywania. Nie wiem, czy kojarzycie na przykład te worki próżniowe, w które pakuje się ubrania, żeby później było łatwiej je upchnąć do walizki i możemy za pomocą tej dmuchawy wyssać z niego powietrze. Czy będzie to bardziej skuteczne niż odkurzacz? Tego nie wiem, aczkolwiek to na pewno jest dużo mniejsze niż odkurzacz. A swoją drogą także odkurzaczem jest, więc zobaczmy, jak to będzie odkurzać. Zaczynamy od okruchów z chleba. Jak się okazuje, były dość sporym wyzwaniem, bo są duże, ale się udało. Teraz czas na herbatę. Herbata bez żadnych problemów, także jeszcze został nam cukier. Moim zdaniem największym minusem tego odkurzacza jest fakt, że zbiornik na te wszystkie brudy jest bardzo, ale to bardzo mały, więc dużo tutaj nie zmieścimy. I dodatkowo nie ma tutaj żadnej gumy, która zabezpieczałaby te rzeczy i okruchy przed wylatywaniem, więc po wyłączeniu dmuchawy to wszystko po prostu będzie nam wylatywać przez rurę. No, to jest uważam akurat trochę nieprzemyślane, ale porównując moc sącą tego urządzenia na przykład do takich typowych chińskich odkurzaczy do samochodu, to jest ona naprawdę bardzo, ale to bardzo duża. I z pewnością do takiego drobnego odkurzania samochodu się to nada. Z dodatkowych plusów tego urządzenia to 3-stopniowy system regulacji mocy, a
także wskaźnik naładowania akumulatora. Na pewno fajne jest też to, że urządzenie ma spory akumulator, a nie posiada wcale tak ogromnej mocy, w związku z czym paręnaście minut na spokojnie tym podmuchamy. Także gadżet spoko, przechodzimy dalej. Następny gadżet za 70 zł jest to mini latarka. I tak, ja wiem, 70 zł to dość sporo jak za mini latarkę, ale to jest też dość ciekawa mini latarka. I w ogóle cena 70 zł to jest po użyciu kuponu ze strony łowcychin.pl, bo normalnie kosztuje ona ponad 100. Ponad 100 za mini latarkę, to co my tutaj znajdziemy w środku? Już Wam pokazuję, otwieramy to sobie. W pudełku widzimy kabelek USB typu C do ładowania, smyczkę, samo urządzenie, a także kółeczko do zawieszenia. Jak możecie teraz zobaczyć, latarka faktycznie jest miniaturowa. Tak się ona prezentuje, tutaj po tej stronie mamy kilka LEDów rozpraszających, natomiast tutaj obrotowe, zobaczcie, mamy LEDy główne. Są one aż 4, dwie duże oraz dwie małe. Z tyłu urządzenia znajdziemy przypinkę na przykład do paska, port USB typu C do ładowania, a także tutaj mamy coś małego i dziwnego. Co to takiego jest? A no właśnie, jest to bardzo głośny buzzer. Gdy przytrzymamy sobie ten przycisk, zobaczcie, co się stanie. Mamy tutaj bardzo głośny dźwięk. Ponad 107 dB, także to naprawdę jest głośne. Ta funkcja przyda się nam na przykład do wzywania pomocy w awaryjnej sytuacji, natomiast tutaj widzę pewien minus tego rozwiązania. Mianowicie, żeby to urządzenie wydawało dźwięk, to musi być przycisk cały czas przytrzymany. Wielka szkoda, że nie możemy tutaj włączyć sygnału stałego. Latarka ta oczywiście, tak jak się domyślacie, wyróżnia się dość sporą mocą, ale również wyjątkowo dużym, jak na tak małą latarkę, akumulatorem. 3,7 V, 1100 mAh. Jak na takie maleństwo, to naprawdę jest dużo, no i ta latarka powinna poświecić całkiem długo. Generalnie latarka ma 3-stopniową regulację mocy, w tym momencie widzicie ją na tym najmocniejszym trybie. No i ja wiem, może nie robi szału, ale słuchajcie, jak na tak małą latarkę, jak na urządzenie, które możemy sobie przyczepić do kluczy, to sami przyznajcie, że ta moc jest imponująca. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj dodatkowo diody na obudowie, mogą one migać na przykład na kolor czerwony, świecić na kolor biały, biały ciepły, zielony, czerwony stały, a także niebieski. Więc jako oświetlenie nocne to generalnie spoko opcja. Z ciekawostek, latarka również posiada w tym miejscu magnes, więc możemy ją przyczepić na przykład do różnych metalowych powierzchni. Magnes jest neodymowy, całkiem mocny, no i muszę powiedzieć, że trzyma się to naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o czas pracy tej latarki na akumulatorze, to tak jak mówiłem, będzie on spory i oczywiście nie mamy czasu, żeby sprawdzać każdy z trybów po kolei, natomiast można to bardzo łatwo zmierzyć i policzyć. Latarka generalnie rzecz biorąc ma 4 tryby. Przyjmijmy, że ten pierwszy tryb będzie nazywał się trybem 0. W trybie 0 latarka świeci bardzo słabiutko i praktycznie nic nie jest w stanie ona oświetlić. Natomiast jako oświetlenie nocne jak najbardziej się to nadaje. Jeśli chodzi o ten tryb 0, to tutaj powiem Wam, że nie udało mi się zmierzyć poboru prądu, ponieważ są tak bardzo malutki. To jest poniżej części setnych ampera, więc mogę zgadywać, że w tym trybie wytrzyma 8 czy 10 godzin, ale realnie nie jestem w stanie tego zmierzyć. Na kolejnym trybie, czyli trybie pierwszym, który trochę już oświetla, nasza latarka wytrzyma 5,5 godziny, więc wynik ten jest bardzo zadowalający. Jeżeli chodzi o drugi tryb, to tutaj mamy ponad 2,5 godziny. Natomiast tryb trzeci, najmocniejszy, niecałe 2. Moim zdaniem wyniki jak najbardziej satysfakcjonujące i latarka jak najbardziej godna polecenia. Kolejny gadżet za 54 zł jest bardzo długi i nie mieści mi się w kadrze, ponieważ jest to lampka na monitor od Blitzwolfa. Osobiście bardzo lubię produkty od Blitzwolfa, są one fajne i jakościowe. Dawno już nic nie miałem od nich, także w sumie się cieszę. Zobaczymy, jak będzie z jakością tym razem. I lampka ta być może dziś wyląduje na moim monitorze. Obecnie używam podobnej lampki na monitor od Mozosa, którą testowaliśmy jakiś czas temu i muszę powiedzieć, że sprawdza się ona świetnie. Taka lampka na monitor to naprawdę jest mega przydatna rzecz. Swoją drogą kupiłem też ostatnio na temu taką lampkę od Xiaomi, ale ją zostawimy sobie na inny odcinek. Na razie zobaczmy sobie, co Blitzwolf włożył nam do tego długiego kartonika. W pudełku widzimy samą lampkę, ma ona dość dużo LEDów, także jest szansa, że będzie to świecić całkiem jasno. Oczywiście są LEDy zarówno ciepłe, jak i zimne, więc będzie można sobie tą temperaturę barwową zmieniać. Jeżeli chodzi o kabelek zasilający, na mój gust stanowczo za krótki. Na lampce zamontowany jest uchwyt mocujący, który powiem Wam, że wygląda naprawdę bardzo słabo. Jakość tego elementu zdecydowanie mogłaby być lepsza, widać, że jest to tani plastik. Natomiast uchwyt ten wygląda dość dziwnie. Jak coś takiego zamontować na monitorze? A no właśnie, trzeba zobaczyć, co jeszcze jest w zestawie. Tutaj mamy oczywiście rozpałki do grilla, a tutaj mamy przyklejane magnesy. Te magnesy przyklejamy, słuchajcie sobie, na monitorze i następnie lampkę montujemy magnetycznie. No i już na tym etapie muszę Wam powiedzieć, że niestety to rozwiązanie mi się bardzo nie podoba. Ja do mojego monitora nie chcę nic przyklejać. Czemu to jest tak głupio zrobione? Jesteśmy przy moim kompie i tak jak Wam mówiłem, tutaj jest zamontowana w tym momencie lampka Mozosa. Zobaczcie, że tutaj kwestia montażu tej lampki jest dużo lepiej rozwiązana. Mamy uniwersalny uchwyt, który możemy dostosować sobie do każdego monitora, a dodatkowo lampka ta zasilana jest na USB typu C, więc możemy tu podłączyć sobie kabel o praktycznie każdej długości. Natomiast w tej lampce musimy zadowolić się tym krótkim kabelkiem, który tutaj jest już po prostu przymocowany na stałe. No i żeby tą lampkę założyć do monitora, to teraz w tym miejscu musiałbym przykleić magnes. Ale czy Wy widzicie, jak cienka jest ramka tego iMac'a? W ogóle nie ma szans, żebym tutaj przykleił sobie ten
metalowy element. Do tego się to w ogóle nie będzie trzymać. Faktycznie, do monitora, który jest grubszy, jak najbardziej już tak, ale do czegoś takiego? No niestety, ale absolutnie tutaj tej lampki nie założę. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie biurka, to na pewno lampka ta oświetla je dużo lepiej niż nasz Mozos. W tym momencie włączony jest Mozos, zobaczcie, wyłączę go i przyłożę w tym samym miejscu Blitzwolfa. Zobaczcie, że to światło na pewno jest bardziej skupione w jednym miejscu i mniej rozproszone. Mniejsza powierzchnia biurka jest oświetlona, no ale świeci to dużo jaśniej. Zobaczcie, teraz świeci sam Mozos, a teraz połowę biurka oświetlę tutaj Blitzwolfem, no i ta połowa bliżej mnie jest o wiele jaśniejsza. Także Blitzwolf bez wątpienia świeci jaśniej, faktycznie. To, co jest fajne, a z drugiej strony niefajne, to, że lampka sterowana jest dotykowo. Tylko właśnie, z tym sterowaniem dotykowym to tak działa, że raz działa, raz nie działa. Generalnie sterowanie dotykowe jest bardzo przydatną rzeczą w takich lampkach, dlatego, że nie musimy tutaj nigdzie szukać włącznika, przekrzywiać tej lampki, tylko dotykamy i ona się włącza. Podobne rozwiązanie jest w Mozosie. Tutaj jest przycisk, wyłączona, włączona, wyłączona, włączona. No a tutaj ona raz się włączy, raz nie włączy, raz zmieni temperaturę, no w ogóle nie wiem, co to ma być. Także muszę powiedzieć, że trochę się tą lampką zawiodłem jej funkcjonalnością, aczkolwiek jakieś zastosowanie na pewno dla niej znajdę, ponieważ świeci dość jasno. Tak się składa, że moje stanowisko robocze w tym miejscu nie ma żadnego oświetlenia. Zawsze, gdy coś tutaj robię, muszę sobie po prostu przystawić lampę. No i nie ukrywam, że jest to dość niewygodne, dlatego teraz lampę już mieć będzie. Tylko trzeba ją tutaj najpierw założyć. Lampka jest założona, no po prostu musiałem w uchwycie wywiercić dwa otwory, dlatego że są tak głupio skonstruowane, że po prostu nie dało się tutaj nawet na magnes przykleić. Natomiast lampka jest założona, odpalmy ją sobie pojedynczym wciśnięciem. No i zobaczcie, że biurko oświetlone jest całkiem ładnie. Może szału nie ma, ale na pewno jest dużo lepiej niż było. Zobaczcie, teraz dla porównania zgaszę, no jest na pewno dużo ciemniej. Ta lampka założona jest stosunkowo wysoko, więc może nie ma efektu wow, no ale różnica na pewno spora. Także podsumowując, lampka świeci całkiem ładnie i mocno, na minus na pewno głupi system montażu do monitora. Jeżeli macie cienkie ramki, to po prostu tego nie założycie. Naprawdę nie wiem, czemu Chińczyk to tak dziwnie rozwiązał. Kolejnym minusem na pewno system sterowania. Fajnie, że jest dotykowy, ale ten dotyk nie zawsze łapie. Niefajne jest też to, że lampkę włączamy pojedynczym wciśnięciem, a wyłączamy podwójnym. Bo jeżeli na przykład się pomylicie i będziecie chcieli ją włączyć podwójnym wciśnięciem, no to wtedy wam się zmieni temperatura barwowa i będziecie musieli znowu przeklikiwać wszystkie tryby. Bo tego co prawda wam nie pokazałem, ale lampka oczywiście może świecić na tryb ciepły, tak jak teraz. Może świecić na tryb zimny, tak jak teraz. Albo na tryb neutralny, czyli po prostu te LEDy się mieszają, tak jak w tym momencie. No i to jest taki standard większości tego typu lampek, właśnie jest takie rozwiązanie. Natomiast z plusów na pewno, oprócz tego, że jest stosunkowo jasna, to niska cena. 54 zł za taką lampkę to jest naprawdę niewiele. No i też w tej cenie w sumie nie możemy wymagać nie wiadomo czego. Także podsumowując, gadżet spoko, aczkolwiek trochę się zawiodłem, bo jest to Blitzwolf, więc liczyłem na wysoką jakość, no a niestety takiej tutaj nie otrzymałem. Kolejny gadżet za 70 zł jest to akumulatorowy wideofon, działający na Wi-Fi w aplikacji i ekosystemie Tuya Smart. Zapowiada się fajnie, chociaż jak niektórzy z Was mogą pamiętać, jakiś czas temu, no dobra, to było już z rok temu, ale testowałem dla Was wideofon LSC, który zakupiłem u nas w Polsce w sklepie, który nazywa się Totu. I w tym sklepie kosztował on 20 zł, więc u nas w Polsce czasem można kupić coś nawet taniej niż w Chinach. Natomiast tamten wideofon od LSC posiadał podstawową różnicę. Zasilany był on przez zasilacz 24V i nie wiem, czy pamiętacie, ale faktycznie na tamtym filmie kuliśmy ścianę. Natomiast wideofon tamten sprawdza mi się wyjątkowo dobrze i korzystam z niego do dziś. Natomiast ten wideofon oczywiście zasilany jest już akumulatorowo, więc no jest to podstawowa różnica, że nie musimy tutaj przeprowadzać żadnego kabla. Natomiast no jest to kamera łącząca się z internetem i myślę, że nieważne, czy wystawimy tutaj tryb wykrywania ruchu i nagrywania po wykryciu ruchu, czy tryb nagrywania 24 na dobę, to ta bateria po prostu będzie tutaj szybko padać. Nie znalazłem nigdzie na Banggoodzie informacji, ile ta bateria wytrzymuje, ani jakiej jest pojemności, no ale zakładam, że to rozwiązanie może wcale nie być tak kolorowe. Na moim wideofonie od LSC mam ustawione nagrywanie 24 na dobę, no ale zasilany jest on z sieci, więc nie muszę go ładować, a ten wideofon ładować będziemy musieli. I swoją drogą to przypuszczam, że niestety, ale dość często. Wideofon ten różni się od LSC jeszcze jedną rzeczą. Mianowicie tutaj faktycznie mamy w zestawie dzwonek, który będzie dzwonił u nas w mieszkaniu czy w domu po naciśnięciu tutaj przycisku. Zasięg to jest do 50 metrów. Oczywiście 50 metrów już w terenie zabudowanym, przez ściany, drzwi i tak dalej. A przynajmniej tyle deklaruje producent. W przypadku mojego wideofonu od LSC nie mam takiego urządzenia, które dzwoniłoby mi tutaj w domu po naciśnięciu przycisku i po prostu dzwoni mi telefon.
telefon. No i przez to czasem, gdy mam wyciszony telefon, to mogę nie słyszeć, że na przykład kurier przyjechał z kolejnymi gadżetami dla Was. No i tak w zasadzie tyle, jeśli chodzi o różnicę, ponieważ LSC jest to marka działająca również w systemie Tuya. Oczywiście oni mają swoją aplikację, która nazywa się LSC, no ale jest to tylko nakładka na Tuye. I tamten wideofon też możemy sobie z apką Tui połączyć. Jestem swoją drogą ciekaw, jak to urządzenie będzie działać, bo jeśli chodzi o ten mój wideofon od LSC, to tam niestety często się zdarza, że są opóźnienia. Co prawda, gdy nie mam je w domu i zadzwoni mi telefon, że ktoś przyjechał akurat do mnie, na przykład właśnie kurier, no to jestem w stanie przez ten wideofon powiedzieć do kuriera, że proszę zostawić pod drzwiami albo proszę zanieść do sąsiada tego i tego. Aczkolwiek przy odtwarzaniu nagrań opóźnienia są i to duże, zwłaszcza, że urządzenia te działają tylko w sieci 2,4 GHz, nie łączą się niestety z 5G, no a u mnie ta sieć 2,4 działa po prostu dużo słabiej. Dość gadania, rozpakujmy to sobie, zobaczmy, co mamy w pudełku. Tutaj oczywiście jest rozpałka do grilla, przyklejka, tak jakbyśmy nasz wideofon mogli sobie przykleić na przykład na ścianę, kabelek USB typu C do ładowania, zestaw kołków i śrubek, gdybyśmy jednak woleli go sobie przykręcić, oraz oczywiście samo urządzenie. Za chwilę do niego przejdziemy, ale to słuchajcie, nie jest wszystko, tutaj jest coś jeszcze, a mianowicie właśnie ten odbiornik z głośnikiem, o którym Wam mówiłem. On jest o tyle fajny, że zasilany jest on przez USB typu A, także wystarczy nam zwykła kostka do ładowania. Wkładamy sobie taką kostkę do gniazdka, to wkładamy sobie do kostki, no i mamy urządzenie, które fizycznie będzie nam w domu dzwonić. Sam wideofon oprócz kamery i przycisku posiada oczywiście głośnik, ponieważ przez to można rozmawiać, no w końcu jest to wideofon. Tutaj chyba jest dioda podczerwona, bo tak, to posiada podczerwień, więc nawet w pełnej ciemności będziemy w stanie coś zobaczyć. No i na środku mamy jeszcze diodę doświetlającą, tego akurat nie było w LSC. Jeżeli chodzi o sam wideofon, no to jest on trochę większy od LSC, ale wiadomo, że w środku musi być akumulator, więc to logiczne, że jest większy. Tu oczywiście jest kamera, jest dzwonek. O, swoją drogą to już dzwoni. Jest głośnik i mikrofon, no bo tak, przez to będziemy mogli sobie porozmawiać, w końcu jest to wideofon. No i na środku jest także dioda doświetlająca. Nie wiem natomiast, czy jest tu podczerwień, czy nie, ale o tym się za chwilę przekonamy. Sam wideofon jest, słuchajcie, w takim case'ie, z którego go sobie możemy wyjąć, gdy mocniej pociągniemy. No i dzięki temu to zostaje na drzwiach, a to możemy iść sobie do domu naładować. Tylko teraz się zastanawiam, czy na pewno jest dobre rozwiązanie, bo taki wideofon może sobie z tego wyciągnąć każdy i po prostu go ukraść. Jeżeli wykupimy opcję nagrywania do chmury, to jeszcze przynajmniej być może będziemy wiedzieli, kto to jest, ale jeżeli nie, no to sorry, już urządzenia nie mamy. Oczywiście oprócz nagrywania do chmury, urządzenie można nagrywać na kartę microSD, którą sobie montujemy w tym miejscu. Tu obok jeszcze jest port USB typu C do ładowania, całość jest pod taką zaślepką. Jest oczywiście odporne na jakieś tam zachlapania, więc jeżeli zamontujecie na dworze, to też nie powinno być żadnego problemu. Próbujmy teraz dodać to urządzenie do aplikacji Tuya i zobaczymy, jak to będzie działać. Ok, urządzenie szybko dodałem sobie do aplikacji LSC i tutaj ją zamknąłem, żeby nie było. Teraz wykonamy sobie test. Zadzwonię moim dzwonkiem i zobaczymy, po jakim czasie dostanę powiadomienie na telefonie. Uwaga, 3, 4. Nasz dzwonek zadzwonił z dość dużym opóźnieniem. Czekamy, co się stanie. No i niestety, o, zobaczcie, dopiero teraz dostałem powiadomienie. Wchodzę w nie. Inteligentny dzwonek, dekodowanie wideo. O, i dopiero teraz mogę przyjąć to połączenie i z kimś porozmawiać po drugiej stronie. Natomiast niestety trwało to tyle, że osoba, która do mnie przyszła, zapewne pomyślała, że po prostu nie mam jej w domu i już sobie zdążyła odejść. Także ten czas reakcji absolutnie jest nieakceptowalny. W LSC również są duże opóźnienia, tak jak Wam mówiłem, ale na pewno nie aż takie. Zobaczcie na to. Dzwonię dzwonkiem. Czekamy. Od razu jest powiadomienie. Wchodzę. I mamy ten obraz dużo, ale to dużo szybciej. Jeżeli natomiast chodzi o czas reakcji naszego odbiornika, to zobaczcie, on jest niemal natychmiastowy. Także no, to akurat jest na plus. Jeżeli chodzi o sam obraz z kamery, to jest on, słuchajcie, ultra opóźniony. Zobaczcie, że ja tym dzwonkiem ruszam, a zobaczcie, po jakim czasie w ogóle zmienia się cokolwiek na ekranie. No, to jest absolutnie nieakceptowalne. Zobaczcie, już go obróciłem w drugą stronę, a tutaj mamy obraz przed, no, parunastu sekund. Teraz zobaczcie, jest tam, obracam go w tą i ile zajmie mu reakcja. No, sprawdzamy. Zobaczcie, strasznie długo. To działa po prostu tragicznie. Dodatkowo z tego, co widzę w ustawieniach, urządzenie nie ma ani opcji nagrywania ciągłego, ani takiego po wykryciu ruchu. To wszystko dlatego, że urządzenie to zasilane jest akumulatorowo i po prostu nie mogłoby pracować przez cały czas. Tutaj z tego, co widzę, jest to rozwiązane w taki sposób, że gdy urządzenie przejdzie w tak zwany tryb uśpienia, to w ogóle nie możemy się z telefonu z nim połączyć. Gdybyśmy tak z aplikacji chcieli sobie na przykład odpalić kamerę i zobaczyć, co dzieje się przed naszymi drzwiami, to zobaczcie, mamy informację device in sleep. W ogóle nie ma takiej możliwości. Obraz z kamery mamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy
ktoś do nas zadzwoni. W sumie jest to logiczne, bo urządzenie musi oszczędzać baterię, której zresztą ma mało. Natomiast moim zdaniem przez to urządzenie jest mega niepraktyczne. Podsumowując, niestety nie znalazłem tutaj żadnych okoliczności łagodzących i muszę powiedzieć, że no niestety ten gadżet działa tragicznie. Jeżeli chcecie mieć taki wideofon z prawdziwego zdarzenia, no to niestety musicie wybrać taki zasilany z sieci. Bo takie urządzenie faktycznie może działać jako dzwonek do drzwi i robić zdjęcie osobie, która akurat do nas zadzwoni, natomiast nie będzie ono działać jako kamera. I nie będziecie mogli sobie w każdej chwili zobaczyć, co się dzieje przed waszymi drzwiami. No a tak jak mówiłem, ponad 3 razy taniej możemy sobie kupić urządzenie, które jest kamerą, nagrywa cały czas 24 na dobę. Możemy sobie w dowolnym momencie zobaczyć, co się dzieje przed naszymi drzwiami. No i jeszcze, jak sami widzieliście, ma zdecydowanie niższe opóźnienia. Także nie będziemy się już dalej bawić w testowanie tego wideofonu, no bo po prostu nie ma to sensu. Kolejny gadżet za 150 zł lub 120 z kuponem ze strony www.lowstychin.pl jest to nadajnik oraz odbiornik na HDMI. Generalnie rzecz biorąc, ostatnio jest to hit na Banggoodzie, ponieważ urządzenie jest stosunkowo tanie jak na takie odbiornik i nadajnik, a działa podobno całkiem nieźle. Czy tak będzie, oczywiście za chwilę się tym przekonamy. Natomiast najpierw co nieco o specyfikacji. W tym pudełku znajdziemy jeden nadajnik i jeden odbiornik. Każdy z nich ma męską wtyczkę HDMI, którą możemy sobie wpiąć na przykład do komputera czy do telewizora. Natomiast z drugiej strony jest wtyczka USB typu A do zasilania. No wiadomo, że urządzenie musi być zasilane. Urządzenie to może streamować obraz maksymalnie Full HD 60 Hz na odległość maksymalnie 50 metrów. Jest to transmisja po częstotliwości 5 GHz, więc nie powinno być tutaj żadnych opóźnień. Jest to, słuchajcie, rozwiązanie świetne, jeśli chodzi o projektory. Może nie jest to żadna innowacja, no bo tego typu urządzenia znamy już od bardzo dawna. Natomiast chyba nigdy nie były one tak tanie i tak łatwo dostępne. Teraz, gdy zamontujemy sobie w jakimś miejscu projektor na przykład pod sufitem albo gdzieś na ścianie, na półce, to nie musimy się już krzanić z przeprowadzaniem kabla HDMI do dekodera czy komputera, tylko podłączamy sobie takie urządzenie do jednego urządzenia, drugie do drugiego, no i mamy transmisję. Jestem, słuchajcie, mega ciekaw, czy faktycznie tutaj nie będzie żadnych opóźnień i czy będzie się to zgrywało w ogóle z dźwiękiem, a także jestem ciekaw, czy dźwięk w ogóle będzie tym transmitowany. Tego nie wiem, ale za chwilę to sprawdzimy. Rozpakujmy sobie najpierw to urządzenie. Zestaw skromny, oczywiście rozpałka do grilla oraz dwa urządzenia, nadawcze oraz odbiorcze. Tak jak mówiłem, nie ma w tym żadnej filozofii. Z jednej strony jest port HDMI, z drugiej USB. W drugim urządzeniu tak samo. Jak odróżnić, które jest które? Zobaczcie, na jednym jest napisane PC, na drugim TV. Dzięki czemu wiemy, które gdzie podłączyć. To jest nadajnik, to jest odbiornik. Zobaczmy sobie, jak to będzie działać. No i teraz zobaczcie, siedzę sobie wygodnie na łóżku. Jedno urządzenie podłączone jest do laptopa, drugie oczywiście do telewizora. No i z tego, co widzę, to obraz nam się tutaj klonuje, także niby wszystko działa. Odpalmy sobie teraz z YouTube'a piosenkę, zobaczymy, czy będzie działał dźwięk. No i z tego, co słychać, to działa. Podstawowe pytanie jest takie, czy będzie dało tu się oglądać film i czy będzie dźwięk się synchronizował z obrazem. Także odpalmy sobie jakiś filmik. Dzisiejsze ogłoszenie wyników konkursu, dla was już wczorajsze. No i obejrzyjmy kawałek. Informacje, kto wygrywa. Natomiast wiele osób potem do tych informacji nie dociera i pisze do mnie, czy to na maila, czy na Instagrama, czy na Facebooka. Ale Kuba, kto wygrał? Kto wygrał? Żeby zaoszczędzić wam szukania, a... No i muszę powiedzieć, że faktycznie dźwięk zgrywa się idealnie, nie ma tutaj żadnych opóźnień. Także bez wątpienia dźwięk na telewizor że zsynchronizowany jest prawidłowo, natomiast zobaczcie teraz, że względem laptopa delikatne opóźnienie jest. To będzie idealnie widać na tym filmie. Odpalam go i zobaczcie, jak zmieniają się sceny na laptopie, a jak zmieniają się na telewizorze. No, jest tam jakiś ułamek sekundy opóźnienia. Natomiast tak jak przed chwilą widzieliście, to opóźnienie dotyczy zarówno obrazu, jak i dźwięku, bo dźwięk z obrazem synchronizowany jest idealnie. Sama jakość obrazu jest naprawdę ładna, nic tutaj nie przerywa, no i generalnie działa to praktycznie tak jak po kablu. Jedyne, do czego to urządzenie by się nie nadawało, to do gier, ponieważ tak jak przed chwilą widzieliście, względem komputera delikatne opóźnienie tutaj jest. Ale żeby wyświetlić prezentację na projektorze, obejrzeć film na telewizorze, no jak najbardziej to jest ok. Także działa super, teraz będę mógł sobie odpalać filmy na komputerze, leżąc w łóżku, a one będą wyświetlały się na telewizorze. Także myślę, że super i dla osób, które posiadają projektory, rozwiązanie idealne. To fakt, lekkim ograniczeniem jest tutaj rozdzielczość Full HD, mogłaby być ona większa, natomiast no, to urządzenie jest stosunkowo tanie. Dlatego te Full HD to i tak jest świat i ludzie. Dlatego telewizora nie ma to akurat żadnego znaczenia, ponieważ on i tak Full HD nie obsługuje. No ale jednak, jeżeli chcielibyśmy mieć 4K, no to musielibyśmy kupić urządzenie, które jest już sporo droższe. Kolejny gadżet za 59 zł jest to akumulatorowy spryskiwacz, na przykład do podlewania roślin. Urządzenie to może być niezwykle przydatne, na przykład jeżeli w waszym ogródku nie ma dostępu do wody, nie macie węża ogrodowego, co oczywiście jest mało prawdopodobne, zapewne go macie, ale może mieszkacie w bloku, macie dużo roślin, które musicie podlewać i spryskiwać. No i tutaj takie urządzenie powinno być przydatne. Rozpakujmy to sobie. Na początku widzimy tutaj wężyk do podlewania, dość długi, to się chwali, do tego wężyka mamy, zobaczcie, także filterek. Bardzo fajnie, że filtr jest w zestawie, ponieważ dzięki temu będziemy mogli podlewać nasze rośliny zanieczyszczoną wodą, która będzie przez ten filtr filtrowana. Jeżeli na przykład tak jak ja macie na balkonie odpływ z klimatyzacji do wiadra,
no to potem taką wodę możecie sobie wykorzystać do podlewania roślin. Oprócz tego w zestawie znajduje się oczywiście dysza do podlewania. Gdyby ta dysza była na nas za krótka, to zobaczcie, że tutaj także jest przedłużka, możemy ją sobie dowolnie przedłużyć, ale możemy tego również nie robić. Możemy mieć ją po prostu krótszą albo dłuższą. My sobie na razie zrobimy dłuższą, skręcimy to do kupy. Tutaj mamy samo urządzenie, tak jak mówiłem, ono jest akumulatorowe. Ma wbudowany akumulator o pojemności 2400 mAh, także no niby niedużo, a zarazem na jednym ładowaniu trochę podlać tym będziemy mogli. No i na koniec w tym woreczku widzimy jeszcze dyszę, kabelek mikro USB do ładowania oraz rozpałkę do grilla. Z racji tego, że jest zima, słuchajcie, musimy zadowolić się testem domowym. Wężyk wrzuciłem do wanny, bardzo fajnie, że filtr ma dodatkowy sztuczny obciążnik, dzięki czemu po prostu on nie wypływa nam na powierzchnię. Testowaliśmy w lato takie urządzenia, które niestety nie posiadały tego obciążnika i po prostu ciężko było to włożyć do jakiegokolwiek naczynia z wodą. Tutaj natomiast z tym problemu nie ma i to się na pewno chwali. Zobaczmy, jak urządzenie będzie działać. W tej chwili założyłem tą żółtą dyszę i ta żółta dysza daje nam taki ostry, daleki strumień, który w żaden sposób nie jest rozproszony. No i nie wiem, czy to będzie widać, ale faktycznie urządzenie psika. Moc nie jest duża, no ale do podlewania roślin to w zupełności wystarczy. Także działa to fajnie, spróbujmy z inną dyszą. Teraz czas na dyszę pomarańczową. Jak widać, ona daje taki płaski, rozproszony strumień, który jest bardzo szeroki, także to może być fajne do podlewania roślin. Mgiełka swoją drogą jest niezła, tej wody wcale nie leci bardzo dużo, także to się chwali, ponieważ podlewając tym rośliny nie będziemy mieli za chwilę na podłodze powodzi. Chociaż oczywiście na pewno trochę tej wody będzie skapywać, bo leci jej sporo, no ale nie ma tragedii, strumień jest naprawdę ładnie rozproszony. Została nam jeszcze dysza niebieska, z której leci zdecydowanie więcej wody, jest to większy strumień, ale ona także jest rozproszona. Także tutaj myślę, że do podlewania kwiatków akurat najlepsza będzie ta pomarańczowa, aczkolwiek za pomocą takiej dyszy można na przykład sobie spłukać samochód po myciu. Także myślę, że ona również będzie przydatna. Podsumowując, moc nie jest duża, może do mycia samochodu się to nie nadaje, ale do podlewania roślin jak najbardziej. Także moim zdaniem gadżet na plus i myślę, że możemy już przejść dalej. Ostatni gadżet najdroższy z dzisiejszego zestawienia za 179 zł jest to, słuchajcie, interaktywna maszyna do boksowania. Gdy ta paczka do mnie przyjechała, pierwsza myśl była taka, ale kurczę, na aukcji to wyglądało na zdecydowanie większe. Faktycznie na zdjęciach podglądowych byli sztucznie wklejeni ludzie i na ich tle to urządzenie prezentowało się na naprawdę bardzo duże. Ja sobie wyobrażałem, że ono będzie ze dwa razy większe, no a tutaj po rozmiarze paczki już możemy stwierdzić, że niestety tak nie będzie. Na urządzeniu znalazło się 6 padów, które uderzamy pięścią, gdy zaświeci się dana lampka. Dodatkowo wbudowany jest tu ponoć niezłej jakości głośnik Bluetooth. Nasz gadżet jest akumulatorowy, natomiast producent nie deklaruje, ile czasu to wytrzyma na jednym ładowaniu oraz jaki akumulator jest w środku. Jeśli chodzi o zawartość pudełka, to znalazło się tutaj oczywiście rozpałka do grilla, nasze urządzenie oraz rzepy do przyklejenia do ściany. No i pytanie tylko, czy taki system montażowy będzie to w stanie trzymać do tej ściany w momencie, gdy my będziemy w to uderzać z dużą siłą, bo ponoć to jak najbardziej wytrzymuje mocne uderzenia. Producent deklaruje, że te przyklejki są super mocne i że nie ma szans, że to się oderwie od ściany, natomiast ja przypuszczam, że po tym filmie będę musiał moją ścianę szpachlować. No ale czego się dla was nie robi. Ja maszynę podłączyłem do powerbanka, ponieważ jest ona rozładowana, coś tam tutaj zaczęło migać, włączmy sobie to teraz. Udacie to, tupa to, kuba buba jak batut, moda dubli garderob, wszyscy друзья меня зовут, я na tusie kislorod, все хотят меня еще, на танцполе бутерброд, они лезвенные чё. No i jak sami słyszeliście, mam tutaj wgrany piękny ruski rap. Brzmi to tragicznie i pozwólcie, że ja na czas testu to urządzenie po prostu wyciszę. Chociaż oczywiście jest opcja połączenia się z Bluetoothem, także za chwilę to zrobimy. Natomiast najpierw załóżmy to na ścianę. Gadżet jest już na ścianie, natomiast zanim zaczniemy boksować, to chciałem tutaj sprawdzić jakość dźwięku, także odpalę sobie teraz jakąś inną piosenkę. No i na pewno brzmi to dużo lepiej niż to ruskie techno dla niesłyszących, aczkolwiek generalnie rzecz biorąc to nadal tragicznie. Na zdjęciu wyglądało to tak, jakbyśmy tutaj mieli 6 osobnych głośników. Natomiast okazuje się, że głośnik jest jeden w tym miejscu, a pozostałe otwory po prostu są zapełnione i tutaj nic tam nie będzie grało. Jakość dźwięku jest fatalna i zdecydowanie bardziej tutaj wolałbym sobie na przykład odpalić muzykę już na głośniku w telefonie. No ale cóż, zobaczmy jak będzie z boksowaniem. Zacznijmy sobie od najwolniejszego trybu, H1, zobaczmy jak to będzie działać. Niestety te ruskie techno dla niesłyszących nam się tutaj odpala w momencie, gdy boksujemy, zobaczcie. Mimo tego, że normalnie jest ono wyciszone. Tu jest regulacja głośności i teraz zobaczcie, że jest na zero, ale w momencie, gdy zaczynam boksować, to znowu gra. Także to jest moim zdaniem jakieś nieporozumienie, bo nie da się z tego gadżetu skorzystać tak, żeby tej muzyki po prostu nie słyszeć. Chyba, że właśnie włączymy sobie inną na telefonie. Także moim zdaniem mega słabe, no ale dobra, zwiększmy sobie tutaj teraz tryb prędkości na H2. Okej, generalnie rzecz biorąc nic się nie zmieniło, spróbujmy z H3. Nadal to samo, H4.
No i tutaj ponownie praktycznie żadnej różnicy. H5. O, zobaczcie, teraz na H5 widać różnicę, one się przełączają. Raz jest tu, raz jest tu, a raz jest tu. I teraz faktycznie musimy już trochę przyspieszyć, żeby zdążać w to klikać. Natomiast ogólnie muszę powiedzieć, że trzeba używać dość dużej siły w te uderzenia, bo gdy uderzamy słabo, to po prostu gadżet nam tych uderzeń nie zlicza. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz po całości. H9, najszybszy tryb. No, tutaj powiem wam, że jest hardcore, żeby w to potrafiać. Moim zdaniem pady są stanowczo za małe i na tym najszybszym trybie, kiedy próbujemy robić to jak najszybciej, to po prostu częścią ręki uderzam w ten plastik. Także no na pewno nie jest to fajne i komfortowe. Ale generalnie rzecz biorąc, pomijając tę tragiczną muzykę, to wcale nie jest źle. Gadżet tak najbardziej działa i spełnia swoją funkcję, tylko osobiście gdybym miał z tego korzystać, to musiałbym wylutować sobie tutaj głośnik. W przeciwnym razie to raczej nie ma sensu. Dziwi mnie natomiast cena tego gadżetu, ponieważ osobiście nie dałbym za to więcej niż 6 dych. Za tę cenę spodziewałem się po pierwsze urządzenia zdecydowanie większego, po drugie urządzenia ze świetnymi głośnikami, bo tak to określa producent na swojej stronie. No i po trzecie wreszcie urządzenia, które przy użytkowaniu nie będzie tutaj nam grało ruskiego techno dla niesłyszących. Także do gadżetu tego mam bardzo mieszane uczucia, dawajcie coś w komentarzach, co wy o nim sądzicie, a w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli odcinek się spodobał i chcecie więcej filmów z chińskich gadżetów, to koniecznie dawajcie ten znać łapką w górę. Aby tych filmów nie przegapić, suba również możecie zostawić, a na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka.